Witam Was w siódmym dniu trekkingu do bazy pod Everestem. Do bazy pozostały mi jakieś 2 godziny drogi, więc jestem już prawie u szczytu wyprawy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda baza pod Everestem, to zapraszam Was do oglądania. Ależ to jest pięknie. Szczególnie bardzo zachwyca mnie widok na Pumori. Nie myślałam, że to taka piękna góra. Jest właśnie centralnie za mną. Ale w ogóle oblokowanie tej bazy pod Everestem jest cudowne. Jak jest taka pogoda, jak mamy teraz, czyli w zasadzie całkowite słońce, prawie w ogóle nie ma chmur. Widać tutaj wszystkie okalające szczyty. Widać lodowiec Kumbu i wygląda to bajkowo po prostu. Cudownie, jest tak cicho. Słuchajcie, jak wytapia się woda z lodowca. Chciałabym tak usiąść tutaj i siedzieć, się patrzeć na te widoki. Wczoraj na tej trasie odbywał się Everest Marathon i to są pozostałości właśnie po nim, takie seledynowe flagi na całej trasie, które ułatwiają nam odnalezienie się w terenie. Po wyjściu z kamiennego gruzowiska cały czas idziemy taką piękną grańką. Naprawdę niesamowite widoki. Po lewej stronie Pumori, po prawej Icefall, a przed sobą już widzę resztki namiotów, jakie pozostały po base campie, czyli po bazie pod Everestem. Udało się. Dotarłam do końca trekkingu, dotarłam do bazy pod Everestem, do miejsca, gdzie kończy się trekking, a zaczyna wielka przygoda, jeżeli ktoś chce zdobyć ośmiotysięczniki, takie jak Everest i Lhotse. Jest tutaj przepięknie, lokalizacja tej bazy jest wymarzona, fantastyczna. Wokół wszędzie rozpościera się widok na okoliczne szczyty, które są jeden piękniejszy od drugiego. Pogoda mi dopisała, przez całą drogę mogłam obserwować właśnie te otaczające szczyty, lodowiec. Teraz za plecami mam również Icefall, gdzie za chwilę spróbujemy podejść i zobaczyć, jak on wygląda z bliska. Sama baza ulokowana jest też na lodowcu i teraz jest bardzo ciepło i w ogóle wszystko się wytapia, jest tutaj dosyć mokro. Jest 30 maja, więc niewiele to już pozostało. Jest jedynie kilka namiotów, kręcą się jeszcze jacyś porterzy, którzy zwijają resztki obozu. Himalaje powoli pustoszeją, dlatego że zaczyna się pora monsunowa, więc coraz trudniej o taką stabilną pogodę do tego, żeby móc odbywać wędrówki i żeby można było się wspinać na góry, żeby można było nawet obserwować góry, dlatego że coraz częściej znajdują się one w chmurach. Teraz tak sobie myślę, że tak właśnie musiała wyglądać ta baza, kiedy zdobywali te góry pierwsi zdobywcy. Właśnie cicho i pusto. Z jednej strony pięknie, a z drugiej strony trochę przerażająco, że człowiek jest wtedy zdany tylko na siebie samego. Fajnie byłoby zobaczyć tą bazę pełną ludzi, taką żywą, z namiotami, z ludźmi, którzy przyjechali tu realizować swoje marzenia. Ale z drugiej strony niesamowicie jest być tutaj poza sezonem, kiedy nie ma tego całego tłumu
i można te góry i to miejsce przeżywać na swój własny sposób. I to jest piękne. Kiedy wyobrażałam sobie tą bazę pod Everestem, to myślałam, że ona jest na jakimś wypłaszczeniu, a tymczasem ona jest na lodowcu, na kupie gruzu, kupie kamieni i wszędzie wystaje lodowiec, wystają takie lodowe ściany. Nie jest to chyba zbyt komfortowe miejsce na bazę, ale na pewno bardzo piękne. Za moimi plecami Icefall, to tutaj zaczynają się wszystkie wspinaczki na Everest i Lhotse. Tyle czytałam o tym miejscu i w końcu tu jestem, w końcu mogę tu być. Jestem tak niesamowicie wzruszona. Gdybym mogła, to wiecie co, najchętniej bym poleciała tam między te bryły lodu. Jeżeli mogę wam coś przekazać z tego miejsca, to realizujcie swoje marzenia, bo życie jest za krótkie, żeby siedzieć w fotelu. Jeżeli o czymś marzycie, jeżeli czegoś chcecie, to sięgajcie po to, bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Dla mnie już pora. Powoli muszę się zbierać na dół, dlatego że czeka mnie jeszcze dzisiaj długa droga, ponieważ chciałabym zejść możliwie jak najniżej, żeby wypracować sobie aklimatyzację, dlatego że wejście do bazy pod Everestem było dla mnie aklimatyzacją przed zdobyciem Island Peaka, który ma ponad 6000 metrów. Gdybym mogła, to zostałabym tutaj dłużej. Bardzo chciałabym zostać tutaj dłużej. Gdybym miała taką możliwość, to myślę, że nawet od kwietnia do teraz, czyli przez 2 miesiące, nie byłoby mi się w stanie tutaj znudzić. Trochę mi smutno, że ta przygoda z Everestem już się kończy. To było 7 dni, ale zleciały naprawdę momentalnie, zleciały bardzo szybko. Dobra wiadomość jest taka, że wyleciałam z Katmandu, zła, że nie doleciałam do Lukni. Znacie takie rzeczy, które są zarazem przerażające i piękne? To jest właśnie coś takiego. Mijałam malownicze nepalskie wioseczki oraz niezwykle urocze wiszące mosty. I to te mosty zrobiły na mnie największe wrażenie. Jestem na wysokości 8000, chciałabym. Wygląda to niezwykle mistycznie. Czasem. Cały czas w chmurach. Jestem tak szczęśliwa, tak zmęczona strasznie. Mam tutaj takie wrażenie, będąc tutaj w tym miejscu, jakbym była w jakimś obrazie. Dzisiaj będę już na 4200. Mamy ją nosić na powodzenie wyprawy do końca naszego trekkingu. Będę dzisiaj wieczorem już na wysokości 5200 metrów nad poziomem morza. Mamy jeden dzień opóźnienia. W bazie pod Everestem będziemy jutro. Jest bardzo zimno, więc czeka mnie prawdopodobnie noc w puchówce. W kurtce puchowej, dlatego że jestem teraz ubrana we wszystko w zasadzie, co mam. Jest dosyć chłodno. Do bazy pozostały mi jakieś 2 godziny drogi, więc jestem już prawie u szczytu wyprawy. I jeżeli mogę wam coś przekazać z tego miejsca, to realizujcie swoje marzenia, bo życie jest za krótkie, żeby siedzieć w fotelu. Ale to nie koniec mojej przygody. Czeka na mnie teraz Island Peak. Jeżeli nadal chcecie śledzić losy wyprawy, zapraszam was do kolejnego odcinka. Cześć!